serdecznie rodziców. Witam przede wszystkim laureatów, można powiedzieć, dzisiejszego dnia. Spotykamy się dzisiaj, żeby docenić trud całego roku Państwa dzieci, a mieszkańców Międzyrzeca. Są z nami uczniowie zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Nagroda dotyczy uczniów, którzy w danej szkole uzyskali tak naprawdę najwyższą średnią spośród wszystkich dzieci. To dzisiejsze spotkanie jest tyle wyjątkowe, że mieliśmy przez półtora roku tak naprawdę do czynienia z sytuacją w edukacji ekstraordynaryjną, powiedzmy. Tym bardziej należy docenić pracę młodzieży, ale ja chciałbym także podziękować i docenić wkład cichych bohaterów, was, drodzy rodzice, bo jestem głęboko przekonany, że w tym trudnym okresie ta sytuacja wymagała od was więcej tak naprawdę. Jako zresztą od wszystkich rodziców. Dzisiaj spotkamy się z wami, bo wasze dzieci to kwiat międzyrzeckiej edukacji. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj z wami dzisiaj być. Prymus Kamil Kulik, uczeń klasy 8A Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza ze średnią ocen 5,56. Joanna Karolina Golec, uczennica klasy 8B Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Bolesława Prusa ze średnią ocen 5,56. Adam Weronikę Zasadzińską, uczennicę Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II ze średnią ocen 5,58. Rafał Smal, uczeń klasy 1 i 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim ze średnią ocen 5,10. Mariusz Kossak, uczennica klasy 2B Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim ze średnią ocen 5,43. Prymus, nieobecny, jest to pani Magdalena Ziarek, uczennica klasy 3 Zespołu Szkół Technicznych imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim ze średnią ocen 5,13. Dziękuję.